Czyta Marlena Chwedoruk-Nowicka. Stanisław Niczyporuk. Bajka o dwóch braciach, chytrym i biednym. Bajka opowiadana w zakalinkach. Jeden brat był biedny, a drugi bogaty. Brat biedny miał dużo dzieci i żył bardzo biednie. Nadeszła zima. Brakowało jedzenia i opału dla nich i dla dzieci. Więc żona mówi do męża: może pojedziesz do lasu, nabierzesz drewna, a może złapiesz zajączka lub sarnę, to będziemy mieli co jeść. Na to mąż założył konia do sań i wybrał się do lasu. Jedzie przez las, a tu zza sosny wychodzi kot i mówi: miau, miau, weź mnie gospodarzu. A gospodarz mówi do kota: siadaj. I jedzie dalej, a zza sosny wychodzi kaczka. Kwa, kwa, weź mnie gospodarzu. A on mówi: siadaj. Jedzie dalej, a zza sosny wychodzi baran. Be, be, weź mnie gospodarzu. To siadaj. I na końcu wychodzi zza sosny kogut. Kukuryku, kukuryku, weź mnie gospodarzu. Siadaj. I zajechał w głąb lasu. Zaczął zbierać drewno na opał, a zwierzęta się rozeszły. I tak zbiera drewno, zbiera, a potem patrzy. W gąszczu stoi chatka. I wszedł biedny brat do tej chatki. A to była chatka zbójów, a w niej dużo złota. I zaczął ładować to złoto w worki. I zapadła noc, więc postanowił zanocować, żeby w nocy nie zabłądzić. Nagle słyszy tupot, że ktoś idzie. Schował się za szafę i słyszy, że zbóje przyszli pod chatkę i mówią do siebie: bracia, u nas ktoś jest! I wysłali jednego na zwiady, a on wszedł do chatki i podszedł do kuchni, żeby rozpalić ogień, żeby było widno w mieszkaniu. A w palenisku siedział kot. Jak zbój nachylił się, żeby rozdmuchiwać ogień, to kot go podrapał pazurami i posypał popiołem oczy. Zbój schylił się do miednicy, żeby się umyć, a w miednicy siedziała kaczka i go dziobem po twarzy, po plecach, a on chodu. Zaczął uciekać, wybiegł do sieni, a za drzwiami stał baran i go rogami w głowę. I po całym ciele zaczął go bić, a zbój przestraszony wybiegł na dwór. A z góry kogut zaczął: kukuryku, kukuryku! A zbójowi się wydawało, że kogut krzyczy: dawajcie go tu, dawajcie go tu! Zbój ze strachu krzyczy do braci: uciekajmy, bo tu zginiemy! I uciekli wszyscy, a biedny chłop doczekał w chatce do rana. Naładował złota oraz drewna i pojechał do domu. A żona i dzieci byli bardzo ucieszeni i żyli później w dostatku, zdrowiu i szczęściu. Po jakimś czasie przyszedł do niego bogaty brat z zapytaniem: co to jest, że tak ci dobrze idzie teraz? A on opowiedział wszystko, jak było, jak pojechał do lasu i napotkał w lesie chatkę i jak tam nabrał złota i przez to mu teraz tak dobrze. Tak więc brat myśli sobie: ja też tam pojadę, nabiorę jeszcze więcej. No i wybrał się do lasu. Jedzie, jedzie, a tak samo zza drzewa wychodzi kot i mówi: miau, miau, weź mnie gospodarzu. A on mówi: nie mam czasu. Uderzył kota batem i tak postąpił ze wszystkimi zwierzętami, które spotkał po drodze. Dojechał do lasu. Patrzy, jest chatka. Więc wszedł do tej chatki i zaczął ładować złoto. I tak samo noc zapadła. Został na noc, no i w nocy powracali zbóje. Jeden zbój mówi:
O, bracia, znowu ktoś u nas jest. I jednego wysłali na zwiady. Ten przyszedł do kuchni i rozpalił ogień, bo już nie było zwierząt, których nie chciał bogaty brat zabrać po drodze. Wtedy przyszła reszta zbójów. Złapali go, zabili i tak to się skończyło chytremu bratu.